Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji pomarańczowej. Ten różny gości, pan Maciej Górecki, witam serdecznie. Ten gospodarzy Michał Kowbel, witam. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera Odry Bytom Odrzański. Dzień dobry Państwu. Generalnie początek meczu nie był po naszej myśli, zdecydowanie źle weszliśmy w to spotkanie. Oczywiście jeszcze w pierwszej połowie dwa karne przeciwko nam są gwizdane, czy one były, czy nie ma znaczenia. Sędzia podjął decyzję i tracimy de facto dwie bramki z karnych, ale mówię, tutaj przede wszystkim problem polegał na, myślę, że to był problem mentalny, bo kompletnie nie realizowaliśmy na początku meczu tego, co mieliśmy w założeniach. Też nie ukrywam, że zespół Górnika nieco nas zaskoczył, bo zagrał trochę inaczej niż w ostatnich swoich meczach. I myślę, że ta wysoka obrona dziś tutaj nas zaskoczyła i mieliśmy problem. Druga sprawa, że dzisiaj linia obrony też mocno eksperymentalna. Nie graliśmy w takim układzie w sumie ani razu, nawet w okresie przygotowawczym. Wiktor Wawrzyniak dopiero pierwszy jego mecz i od razu w pierwszym składzie po kontuzji, więc mocno eksperymentalna trójka z tyłu. Ale cieszy to, że w drugiej połowie zagraliśmy to, co potrafimy i byliśmy, w mojej opinii, w tej drugiej połowie przede wszystkim zespołem lepszym. Mieliśmy inicjatywę, stwarzaliśmy sobie sytuację, gdzieś może zabrakło też skuteczności, ale myślę, że ta druga połowa zdecydowanie na naszą korzyść, pierwsza bardziej dla gospodarzy. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu trenera gospodarzy. Dzień dobry. Wiele rzeczy w tym meczu się potwierdziło, bo Odra to dobry i przede wszystkim powtarzalny zespół. Spodziewaliśmy się tego, że ten mecz będzie miał różne fazy, a kluczem będzie po prostu konsekwentna realizacja planu na mecz. Z przebiegu spotkania oczywiście nie jestem zadowolony z tego, jak zarządzaliśmy wynikiem i tej konsekwencji nam zabrakło. Wypuściliśmy praktycznie mecz z wyniku 2-0. Na końcu oczywiście decydujące jest to, co się dzieje w jednym i drugim polu karnym. My nie byliśmy na tyle skuteczni pod bramką przeciwnika, żeby zamknąć ten mecz trzecią bramką i oczywiście dopuściliśmy do tego, że Odra była groźna w naszym polu karnym, ponieważ zbyt dużo czasu spędzaliśmy zdecydowanie w obronie niskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.